Łukasz, jak mocne nerwy towarzyszą ci po szóstej rundzie oponą mistrzostw Polski Rallycross? No nie ukrywam, jestem bardzo zdenerwowany. Liczyłem, że pech mnie opuści. Niestety trzymał mnie do samego końca. W półfinale Supernationala w drugim kółku złapałem kapcia, co jak gdyby zdeklasowało moją możliwość startu. Liczyłem na to, że już pech jest wyczerpany na tą rundę. Stanęliśmy pełni optymizmu do walki w finale z trzeciego linii. Tor przesnął, więc myślałem, że będzie już naprawdę fajnie. Natomiast sędziowie przytrzymali nas 15 minut na starcie, po czym poinformowali mnie, że nie pojadę, bo nie świeci mi światło pozycyjne. Zostałem wycofany z pól startowych. Jak wysiadłem z samochodu, pokazałem sędziom, że jednak światło świeci. Nie będę tego komentował. Trudno, szkoda, bo runda w plecy. Zabrakło trochę dobrej woli ze strony sędziów. Jest różnie, tak? Różne sytuacje są. Wiemy, że to jest rallycross, jeździmy na torze. Zdarzają się tu różne rzeczy. Z większymi problemami zawodnicy jeździli i jeżdżą. Widocznie tak miało być. Szkoda, bo myślałem, że się chociaż w tym finale Supernationala, gdzie walczymy o... Nie ukrywam, że walczymy o końcowy wynik, gdzie nam zależy, a tak naprawdę punkty straciłem. Trudno, taki sport, raz lepiej, raz gorzej. Bardzo cieszę się i gratuluję tutaj Łukaszowi, że w końcu mimo wczorajszej przygody udało mu się dojechać drugiemu. Gratuluję też mechanikom i wszystkim dziękuję za to, że wczoraj pomogli i Łukaszowi się odbudować, no i tutaj kibicom, którzy byli tutaj dzisiaj ze mną i mnie wspierali duchowo.